Cześć, witam Was w dzisiejszym nagraniu. Zanim jednak przejdziemy do bohatera naszego odcinka, chciałbym zapewnić Was, że ani tytuł, ani miniaturka nie jest clickbaitem, a cała sytuacja z zakupem Rixa 570 jest autentyczna. Większość youtuberów robi unboxingi swoich paczek. Ja niestety nie miałem możliwości, aby to zrobić, ponieważ kartę musiałem rozpakować w okienku na poczcie i nie miałem przy sobie aparatu, żeby to nagrać. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że karta została zakupiona jako nie w pełni sprawna. Rixa 570 wypatrzyłem na jednej z grup facebookowych, gdzie pewien użytkownik sprzedawał części ze swojego komputera. Po zobaczeniu tej karty stwierdziłem, że zaryzykuję i po prostu ją kupię. Pewnie zapytacie się, dlaczego się na to zdecydowałem. A więc tak. To jest mój RX 570 Red Devil. W pewnym momencie karta borykała się z problemami typu wyświetlanie czerwonego obrazu, restarty PC oraz niestabilna praca w grach. Czyli dokładnie takie same objawy, jakie posiadał tytułowy RX 570 od MSI. Zaryzykowałem z myślą, że karta wróci do żywych po instalacji nowych sterowników. W przypadku mojego Radeona tak się stało i z kartą nie mam problemu aż do dnia dzisiejszego. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów ze sprzedającym, w końcu karta do mnie dotarła. Kosztowała mnie całe 120 zł razem z przesyłką pobraniową Pocztą Polską. Gdy tylko ją rozpakowałem, od razu zabrałem się do testowania. Na pierwszy ogień poszedł popularny program Furmark. Wielkie było moje zdziwienie, gdy po 5 minutach testu układ graficzny osiągnął temperaturę 85 stopni Celsjusza. W tym momencie moją uwagę przykuł licznik wskazujący prędkość obrotową wentylatorów na układzie graficznym. Mimo tak wysokiej temperatury, wentylatory kręciły się z 30% prędkością. Postanowiłem pogrzebać trochę w ustawieniach i zobaczyłem, że prędkość ta jest ustawiona na sztywno i układ graficzny nie może sam sobie dostosować odpowiedniej prędkości śmigieł do panującej temperatury. Chwila zabawy z krzywą wentylatorów i ponowny test. Teraz o wiele lepiej. Po 2 godzinach testów układ GPU działał stabilnie, nie przekraczając 65 stopni Celsjusza. Dodam tutaj, że sprzedający skarżył się na resety PC po około 20 minutach grania Wiedźmina Trójkę, a jego GPU osiągało wtedy temperaturę około 90 stopni. Skoro restarty występowały podczas grania, tak więc postanowiłem sprawdzić RX-a w grach. Po 2 godzinach przygód z Geraltem karta nie wyrzuciła żadnego błędu. Działała stabilnie, a temperatury nie przekraczały 60 stopni Celsjusza. Tak samo było w GTA 5 oraz w Minecrafcie na shaderach. Całkowity brak problemów. Aby mieć pewność, że 570 od MSI jest sprawna, postanowiłem na jakiś czas podmienić ją zamiast mojego Red Devila. Przez te kilka dni intensywnego użytkowania nie zauważyłem żadnych problemów z kartą. Praktycznie codziennie na niej grałem, oglądałem filmy oraz przeglądałem internet. Myślę, że cała ta niesprawność karty graficznej to przede wszystkim zbyt wysokie temperatury na rdzeniu. Między innymi spowodowane jednostajną pracą wentylatorów bez względu na temperatury panujące w układzie. Być może poprzedni właściciel nie miał pojęcia o tym, że wentylatory są tak ustawione, lub po prostu zlekceważył cały ten problem i postanowił za grosze sprzedać tę kartę i pozbyć się problemu. Osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się naprawić tą kartę graficzną, poprawnie ją zdiagnozować i miejmy nadzieję, że karta będzie służyć jeszcze przez długi czas. Jeśli nie u mnie, to u przyszłego nabywcy, jeśli zdecyduje się na jej sprzedaż. Tak więc mam nadzieję, że się filmik podobał. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału, ponieważ już za niedługo zaprezentuję filmik z hybrydowym chłodzeniem wodnym wykonanym z interowskiego coolera. To by było na tyle. Na razie dzięki. Cześć.